świetny dwór, tak jak to królowi przystoi. Po posiłku pozostał pośród towarzyszy, a zgromadziło się tam niemało baronów, między nimi królowa, przy niej dworne damy, nadobne i mówiące wszystkie po francusku. Seneszal Keu zarządzał służącymi, którzy podawali do stołu. On sam zaś zasiadał, siedząc osobno w gronie konetabli. Nagle wchodzi do sali jakiś przeraźliwy rycerz, okryty zbroją od stóp aż do głów. Przystąpił do króla, siedzącego pośrodku baronów, i nie skłoniwszy głowy, rzekł: Królu Arturze, zagarnąłem niemały kęs twego królestwa i wziąłem do niewoli wielu twych poddanych. Są pośród nich rycerze i damy i panny. Mówię to nie dlatego, bym chciał ich uwolnić, lecz byś wiedział, że umrzesz, a im nie pomożesz. Ale królu, jeżeli jest na twoim dworze rycerz na tyle zacny, abyś mu zaufał i pozwolił mu skłonić królowę Ginewrę, ażeby pojechała z nim do tego lasu, do którego ja sam się wybieram, przysięgam, oczekiwał go będę i stoczę z nim walkę. A jeżeli zwycięży mnie, zaraz uwolnię twoich poddanych, których wiążę w mojej ziemi. Lecz tylko wtedy, jeśli rycerz ten wywalczy wolność królowej, która z nim ruszy do lasu. Na ten czas także ona powróci do ciebie. Tu rycerz się obrócił i opuścił salę. Wszyscy, którzy tam byli, słyszeli te słowa. Nowina doszła uszu seneszala Keu, który wśród zbrojnych mężów spożywał posiłek. Keu porzuca jedzenie, przybywa do króla, pełen gniewu i złości powiada: Mój królu, służyłem ci lojalnie i wiernie dość długo, lecz od dzisiaj porzucam twoją służbę. Odtąd nie będę ci już służył, chyba że pozwolisz z panią mą, królową Ginewrą, wyruszyć śladem tego rycerza, który oczekuje nas w tamtym oto lesie. Król ujmuje królowę za dłoń i powiada: Pani, potrzeba, abyś teraz bez sprzeciwu poszła za seneszalem. Seneszal dodaje: Panie, proszę, zechciej mi powierzyć królową. Bez obaw, wkrótce oddam ją całą i zdrową. Król daje mu królowę, a Keu ją prowadzi. Za nimi postępują wszyscy pełni trwogi. Seneszal Keu przywdziewa zbroję. Na dziedziniec przyprowadzono jego bojowe rumaki. Obok nich czeka piękny wierzchowiec, łagodny, niepłochliwy, zaprawdę już godny królowej. Chmurna i boleściwa królowa powiada cichym głosem, ażeby nikt jej nie dosłyszał: O królu, gdybyś wiedział, nigdy byś nie zechciał, aby Keu zabrał mnie stąd choćby na krok jeden. A Keu ją prowadzi do lasu, tam, kędy oczekuje ich owy przeraźliwy rycerz. Rzecze król: Dalej w bór osiodłajcie konie, cały dwór ze mną w tur polowania czas. Rzecze król: Dalej w bór osiodłajcie konie, cały dwór ze mną w tur polowania czas. Dalej, dalej, wspanialej, okazalej i wytrwalej, dalej, 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 dalej w las. Rzecze król: Niechaj stal zalśni hartowana, przyłbic trzask hełmów blask i z kopyta wal. Rzecze król: Niechaj stal zalśni hartowana, przyłbic trzask hełmów blask i z kopyta wal. Dalej, dalej, wytrwalej, okazalej i wspanialej, dalej, 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 dalej w las. Rzecze król: Dziejcie tkań ciemno szmaragdową, oto jest z dań wszech najwspanialsza dań. Danią tą czcicie mą nadobną królową, ona to, ona najszlachetniejszą z pani. Dalej, dalej, wspanialej, okazalej i wytrwalej, dalej, 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 dalej w las. Dalej, dalej,
wspanialej, okazalej i wytrwalej, dalej, 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 dalej w las. Rzekł więc król, dalej w bór osiodłali konie, cały dwór wraz z nim w tur polowania czas. Rzeczy król, dalej w bór osiodłajcie konie, cały dwór też z nim w tur już wyruszył w las. Dalej, dalej, wspanialej, okazalej i wytrwalej, dalej, 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 dalej w las. Dalej, dalej, wspanialej, okazalej i wytrwalej, dalej, 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 dalej w las.